To było 2000 lat temu. Ja to przeszło 2000 lat temu. Chodził po ziemi człowiek, który miał prawo powiedzieć, że jest kimś więcej niż człowiekiem. Po ziemi chodził człowiek, który miał prawo skazać, że to on jest kim-to bardziej, czy po prostu obyczajnym człowiekiem. On miał prawo powiedzieć, ja jestem prawdą i życiem. On miał prawo skazać, ja jestem prawda i życie. Nie tylko to, co mówię, jest prawdą. Nie tylko to, co ja mówię, jest prawdą. Ale to, co mówię, jest prawdą, dlatego że ja jestem prawdą. Moje słowa są prawdą, tak jak ja jestem prawdą. Ponieważ prawda to Bóg. Prawda to Bóg. On miał prawo powiedzieć, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. On miał prawo skazać, ja являюсь воскресением и жизнью. Dlatego, że On jest dawcą życia. Tak jak On является тем, кто дает эту жизнь. Bowiem zanim przyszedł na ziemię jako człowiek, перед тем, как прийти на нашу землю как человек, podobny do każdego z nas, который был такой же, как остальные люди, nie wyróżniał się niczym. On nie odliczał się niczym. Ale gdy ludzie słuchali go, no, gdy ludzie słuchali go, to doświadczali takiej olbrzymiej przemiany. Oni przeżywali takie ogromne zmienienie. Ale ci, którzy go słuchali, ci, którzy go słuchali, bo ci, którzy go nie słuchali, pałali do niego nienawiścią. Ci, którzy go nie słuchali, oni nienawidzili go. My dzisiaj spotkaliśmy się w tym miejscu, aby słuchać słowa Pana Jezusa. My сегодня встретились в этом месте, чтобы слушать слов Иисуса Христа. To nie tylko, aby słuchać i przyjmować do naszymi uszyma pewne informacje. Nie tylko dlatego, żeby wspominać naszymi uszami niektóre informacje. W Księdze Objawienia, w przesłaniu do siedmiu zborów, w Księdze Objawienia, w posłaniu do siedmiu cerkwiam, każde przesłanie kończy się takim zwrotem: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Każde posłanie zakończy ze słowami: i miejsi ucha da słyszy, co Duch mówi. I to przecież wszyscy mamy uszy. U nas wszystkich jest uszy. Ale to nie chodzi nie tylko o słuchanie, tak jak słuchamy przemówienia. No rzecz idzie nie tylko o takim obyczajnym słuchaniu. Dlatego, że słuchanie ma podwójne znaczenie. Tak, pojęcie słuchanie imieje dwójny sens. To drugie znaczenie słuchania to jest wykonanie tego, co słyszę. Drugie znaczenie tego słowa oznacza działanie tego, co my słyszymy. Mamusia mówi do swojego dziecka: posprzątaj w pokoju. Mama mówi dziecku: poobieraj w swojej komnacie. On słyszy. On słyszy. Ale nie słucha. No nie słyszy. Bo dalej bałagan, nie posprzątamy. Tak jak dalej bezporządek i dalej nikt nie ubiera komnaty. I wtedy mamusia może powiedzieć: tak, mama może wskazać. Moje dziecko mnie nie słucha. Mój rybionek mnie nie słyszy. Bóg mówi. Gospodź mówi. A człowiek słyszy. Człowiek słyszy. Ale czy słucha? No słyszy li? Słyszy. I dzisiaj zebraliśmy się, aby również wykonać pewne polecenie Pana Jezusa. Сегодня мы собрались, чтобы исполнить такой как бы приказ, рекомендацию Иисуса Христа. Ostatniego wieczoru pobytu na tej ziemi w ludzkim ciele Pan Jezus zaskoczył swoich uczniów. W ostatni wieczór przebywania na tej ziemi w człowieczym obrazie Jezus udzielił swoich uczniów. Nie będziemy odczytywać tych fragmentów, bo wy je znacie. Nie będziemy czytać te teksty, bo je точно ich znajecie. Ja pewne myśli chcę tylko przypomnieć. Chcę przypomnieć tylko niektóre myśli. Zbliżało się święto Paschy. Dzieło było przed praznikiem Paschy.
Uczniowie doskonale znali wszystkie przepisy związane z obchodzeniem tego święta. Uczniowie idealnie znali wszystkie przykazania, wszystkie prawidła, jak надо праздновать этот праздник. Przygotowali baranka. Они приготовили агнца. Przygotowali gorzkie zioła, czaśny chleb. Они приготовили горькие зелья, пресный хлеб. Pan Jezus powiedział im, żeby to wszystko przygotowali. Jezus сказал, чтобы они все это приготовили. Ale powiedział im również, żeby przygotowali coś, co nie było w święcie Paschy na ogół czynione. No także сказал им приготовить что-то, что обычно никто не делал во время этого праздника. Powiedział: przygotujcie dzban z wodą, misę i duży ręcznik. On сказал: приготовьте ёмкость с водой, миску и большое полотенце. W starożytności znany był zwyczaj umywania nóg gościom. W drewnie времена to był известный такой обычай, чтобы умывать ноги гостям. To w niektórych zamożniejszych domach, gdy witali goście, to słudzy mieli obowiązek umyć nogi gościom. W niektórych bogatych domach, w których była przysługa, to była ich obowiązek umywać nogi gościom. Ale to nie było związane z pamiątką czy ze świętem Paschy. No to nikakim образом nie było związane z praznikiem Paschy. Wyobrażam sobie, że ci dwaj uczniowie, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie Paschy, byli zdumieni i zastanawiali się, czemu Pan Jezus kazał nam przygotować dzban z wodą, misę i ręcznik. Ja tak sobie to wierzę, że ci dwaj uczniów, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie wszystkiego tego prazniku, byli po prostu w szoku i myśleli, zaczem Bóg skazał nam się to przygotować. No więc tak myślę sobie, rozmawiali między sobą. Skoro się rozmawiali między sobą. I być może jeden do drugiego powiedział, może rzeczywiście Pan Jezus będzie kazał umywać nogi. I возможно, ktoś nie сказал, скорее всего, Иисус скажет, чтобы кто-то из нас умывал ноги остальным. Ciekawe, komu wyda takie polecenie. Интересно, кому он скажет, чтобы кто из нас будет это делать. No bo umywanie nóg nie należało do zaszczytnego zadania. Umywanie nóg to nie było czym-то престижным. No, nie rozumiejąc tego, dlaczego Pan Jezus im kazał to przygotować, wykonali polecenie Pana Jezusa. I jakby nie wnikają, nie понимая, к чему все это, они сделали все, что Иисус им сказал. Oni słuchali Pana Jezusa. Они слышали Иисуса. I wykonali, co Pan Jezus im powiedział. I исполнили то, что он им сказал. Nastał czwartkowy wieczór. Był wieczór w czwartek wieczorem. Zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego można było baranka paschalnego zjeść dobę wcześniej, przed faktyczną datą święta Paschy. I zgodnie z Mojsejowym prawem można było zjeść tego agnca jeden dzień ranie, jeden wieczór ranie. Spotkali się, przepiękna, miła atmosfera. Oni wstrzymali się w mieście, przyjazna atmosfera. Wszystko przebiegało zgodnie z porządkiem, ze zwyczajem. Wszystko происходило согласно их обычаям и порядкам. I w pewnym momencie Pan Jezus wstał od stołu, podszedł w to miejsce, gdzie była przygotowana woda, misa i ręcznik. I w pewnym momencie Jezus wstał, podszedł do miejsca, gdzie było wszystko przygotowane na umywanie nóg. Uczniowie zamilkli. Uczniowie zamilkli. Bo nie wiedzieli, co teraz będzie. Tak jak nie znali, że to będzie teraz происходzić. Pan Jezus nie wyznaczył żadnego z uczniów do wykonania tego zadania. Jezus nikogo z nich nie naznaczył, żeby do spełnienia tego zadania. Ale zdjął swoje wierzchnie ubranie. No, zniął z siebie wierzchnią odzieżę. A to była drogocenna szata. To była taka drogostojsze odzienie. To nie było takie codzienne, zwykłe ubranie. To nie była taka obyczajna, codzienna odzieżę.
A to jako dygresję teraz tylko wtrącę. A teraz taka wstawka jakby. Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, kiedy Jezusa Chrystusa rozpięli, to rzymscy żołnierze między sobą rywalizowali, kto tą szatę będzie miał. To rzymscy żołnierze, można powiedzieć, zarewnowali między sobą, kto weźmie sobie to dzianie. Gdyby to była jakaś zwykła, codzienna szata, jak ludzie chodzili na co dzień, rzymskim żołnierzom nie zależałoby na tym. Jeśli to byłaby obyczajna, codzienna odzież, to rzymscy żołnierze nie zarewnowaliby, nie sporyliby za tę odzież. Ale właśnie ten fakt, że nawet nie chcieli jej zniszczyć, tylko rzucili los, komu przypadnie, cała. No sam fakt, że oni ciągnęli żrzebi, komu to dostanie, żeby to było w całości. Ten fakt świadczy, że to była cenna szata. Ten fakt świadczy o tym, że to była taka cenna odzież, cenne odzianie. Pan Jezus zdjął tą wierzchnią odzież, przepasał się tym prześcieradłem czy ręcznikiem. Jezus Chrystus zniął z siebie tę wierzchnią odzieżdżę, a pojasał się tej prostynią i polotencem. Nalał wody do misy. Nalił wody w misku. I podszedł do pierwszego ucznia. I podeszł do pierwszego ucznia. Nie wiemy, który to był. My nie znamy, kto to był. Na pewno nie był to Piotr. To точно nie był Piotr. Mówi, chcę ci umyć nogi. Ja chcę umyć ciebie nogi. Wyobrażam sobie, że ten uczeń wstrzymał oddech. Ja tak sobie przedstawiałem, że ten ucznik zatajł dychanie. Ale mistrz każe, no to on posłuchał, wykonał. No i nauczyciel jemu skazał to zrobić i on posłuchał się i zrobił. Zanurzył nogi w misie. A puścił nogi w tej miskie, w wodzie. Ciszę w tym pokoju przerywało tylko plusk wody. Ciszynu w tej komnacie naruszało tylko zwłok wody. Wszyscy z pewnością uczniowie byli zaskoczeni. Na 100% wszyscy uczniowie byli udziwieni oczy. Pan Jezus wytarł jego nogi, idzie do następnego. Jezus wytarł nogi pierwszego ucznika i poszedł do drugiego. Też nie wiemy, czy to już drugi był Piotr, czy jeszcze kolejny. My też nie znamy, starym nie był Piotr i on był jednym z kolejnych. Ale na pewno nie był pierwszym. No, точно nie był pierwszym. Jan w 13 rozdziale opisał to zdarzenie. Apostoł Jan w 13 rozdziale opisuje to происшествие. I gdy Piotr patrzył, jak jego koledzy pozwalają mistrzowi się upokarzać. I Piotr patrzył, jak jego друзья, jego towarzysze pozwalali Jezusu Chrystu tak uniżać. Myślał, gdy tylko do mnie przyjdzie. On думал, когда он только ко мне приблизится. To ja nie pozwolę mu, żeby on się tak poniżał i moje nogi. To ja nie rozumiem, żeby on tak uniżał się i mył moje nogi. I tak sobie myślał. I tak sobie думал. I w końcu przyszła kolejna Piotra. I przyszła jego osiedź. I wtedy Piotr zaprotestował: Panie, nie będziesz moich nóg mył, nie pozwolę na to. I Piotr zaczął protestować: Nie, Gospodzie, nie umyjesz nóg moich, ja nie rozrzeszę na to, nie pozwolę. Ale jednej rzeczy w tym opisie mi brak. No, jednej rzeczy mnie nie chwytaje w tym opisaniu. Że ani Piotr, ani żaden z innych uczniów nie wpadł na taki pomysł, żeby powiedzieć: Jezusie, to pozwól, to ja będę umywał te nogi. No mnie nie chwytaje takowe opisanie, że to ktoś z nich przydumał, ryszył: Boże, Jezus, rozrzeszymy, my będziemy umywać nogi, nie ty, tylko my to zrobimy. Żadnemu z uczniów taki pomysł do głowy nie wpadł. Nie ma, jednemu z nich nie przyszła taka idea w głowę. Gdybym ja tam był, to chyba bym umył nogi. Jeśli by ja tam był, to skorzej wsego ja by tak сказала. Wiecie, to tak czasami człowiek myśli, ja to bym tak inaczej się zachował. Иногда люди так думают, да, если бы я там был, я бы точно по-другому поступил. Pan Jezus
Mówi do Piotra: Piotrze, ty na razie nie rozumiesz tego, co ja robię, ale pozwól, żebym ci umył nogi. Господь Иисус говорит: Петр, ты пока что не понимаешь, что я делаю, но разреши мне это сделать. Ale Piotr uparcie mówi: przenigdy. No Piotr mówi: nie, nigdy. I wtedy Pan Jezus odpowiedział mu: jeśli nie umyję twoich nóg, nie będziesz miał udziału ze mną w raju. Jezus mu сказал: jeśli werset 8. Nie umoję ciebie, jeśli nie umoję ciebie, nie imiesz szczęścia ze mną. Gdy Piotr usłyszał taką informację, przeżył szok. Kiedy Piotr usłyszał taką informację, był po prostu w szoku. On przecież tak bardzo chciał być z Chrystusem. On tak silno chciał być z Jezusem. Jeśli to miałoby przeszkodzić w byciu z Chrystusem. Jeśli by coś takiego było takim pomieszała jemu przebywać z Jezusem. To Piotr mówi: Panie, to w takim razie nie tylko nogi, ale głowę, ręce, całego mnie umyj. I Piotr mówi: Gospodzie, тогда nie tylko nogi, no i głowę, i ręki, wszystko mnie umyj. A Pan Jezus wtedy mówi: kto jest umyty, jest czysty i nie ma potrzeby myć się chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. Werset 10. Jezus mówi jemu: a mytemu нужно tylko nogi umyć, потому что czyst jest. I wy czysty, no nie wszyscy. Moi drodzy, czy wiecie, dlaczego my umywamy sobie nogi? Moi drogi, znacie li wy, zaczem my umywamy nogi drug drugu? Być może czynisz to dlatego, że Pan Jezus tak kazał. Возможно, делаешь так, потому что Иисус так сказал. To też jest ważny powód. Это тоже ważna motywacja. Bo sam Pan Jezus później, gdy zakończył, powiedział: dałem wam przykład, abyście wy to czynili. Ponieważ Jezus, kiedy zakończył ten obряд, on сказал: ja dam wam przykład, żeby i wy także postupali. Ale chciałbym przypomnieć wam, czym jest umywanie nóg. No ja chciałbym wam przypomnieć, czym jest nogomywanie. Oczywiście chrzest zanurzający jest symbolem oczyszczenia człowieka z grzechu. Конечно же, крест, крещение через погружение в воду является таким символом очищения человека. И Пан Иисус сказал: вы jesteście czyści. И поэтому Иисус говорит: вы являетесь чисты. В 15 разделе 3 верset również są слова Пана Иисуса: вы jesteście już czyści для слова, которое вам głosили. В 15 главе и 3 стихе Иисус говорит: вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. I człowiek oczyszczony przez Pana Jezusa, i człowiek oczyszczony, gdy idzie drogą po tym świecie, kiedy idzie żyzną drogą w tym świecie, to tą zaburzoną drogą idąc zabrudzi sobie nogi. Po tak idzie po takiej pylnej drodze, on zagryzni swoje nogi. Całe ciało jest czyste. Wszystkie ciało jest czyste. Ale nogi są brudne. No nogi grzęsne. I trzeba te nogi umyć. Эти ноги надо мыть. И вtedy znów cały człowiek jest czysty. И тогда снова весь человек является чистым. Pan Jezus przebacza nasze grzechy. Jezus prosiaje nasze grzechy. Ale zdarzają się nam wciąż upadki. No, my все-таки иногда падаем. Wciąż ulegamy pewnym słabościom naszym. Мы поддаемся нашим слабостям. Wciąż ulegamy niektórym pokusom. Поддаемся некоторым искушениям. I wciąż potrzebujemy tego umycia. I my постоянно нуждаемся в этом омовении. Ja często umywanie nóg nazywam małym chrztem. Ja часто ногомовение называю таким маленьким крещением. Ponieważ idąc w tym świecie stykamy się z grzechem. Потому что идя нашей жизненной дорогой, мы соприкасаемся с грехом. И так как идąc drogą stykamy się z tą zakurzoną drogą i nogi się brudzą. И идя по этой дороге наши ноги загрязняются. Tym przykładem Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że my potrzebujemy co jakiś czas również dopełnić
zapełnić tą czystość, gdy się częściowo zabrudzimy. I jakim przykładem Jezus napominaje nam, że kiedy my zagrzeszymy się, to tym działaniem nam trzeba jakby wypełnić tę czystość. Pan Jezus umył wszystkim uczniom nogi. Jezus umył wszystkim uczniom nogi. I teraz w tym opisie znów brakuje mi jednej rzeczy. I w tym opisaniu opiat mnie nie chwytają pewne rzeczy. Nie wiem, czy tak było, co za chwilę powiem, tylko nie zostało to opisane. Ja nie znam, było li tak, jak ja teraz skażę, no to nie, nie takiego opisania jest. Czy nie było? Ile tak nie było? Kiedy Pan Jezus usiadł, kiedy Jezus Chrystus siadł, brakuje mi takiego momentu, że którykolwiek z apostołów powiedziałby, a teraz Jezusie, ja Tobie umyję. Mnie nie chwytaje takiego предложenia, jakiegoś ucznika, Gospodzie Jezus, dawaj Ciebie, ja moją. Nie wiem, być może było, a nie zostało opisane. Można wtedy takie jest takie słowa, no nie tego opisane. Ale skłaniam się ku temu, że gdyby któryś z uczniów wpadł na taki pomysł, z pewnością byłoby to opisane. No mnie кажется, że jeśli by kto tak, a potem przyszła w głowę taka idea, to to точно byłoby opisane. Ale uczniowie byli tak zaskoczeni połączeniem tego obrządku umywania nóg z wieczerzą paschalną. No, uczniowie byli tak szokowani zjednoczeniem tego praznika z nowomowieniem, że chyba z tego powodu nikomu nie wpadł do głowy taki pomysł, żeby Panu Jezusowi też umyć nogi. Skoro się po tym powodu nikomu z nich nie przyszła w głowę taka myśl, żeby umyć nogi Jezusu Chrystusowi. A gdy Jezus usiadł z powrotem przy stole, no, gdy Jezus обратно сел возле стола, zwrócił się do uczniów i powiedział do nich tak. On obrócił się do uczniów i сказал: czy wiecie, co wam uczyniłem? Знаете ли вы, что я только что сделал? Nie czekał na odpowiedź. On nie ожидал, пока кто-то ответил. Przypuszczam, że oni wtedy jeszcze nie wiedzieli. Ja считаю, что они еще тогда не знали. No, do Piotra wcześniej sam Pan Jezus powiedział: Piotrze, ty teraz nie rozumiesz tego. Później zrozumiesz. Piotr Jezus obrócił się słowami: Piotr, ty teraz chyba nie rozumiesz. Pozdrze, ty pojmiesz. Ale to pytanie było pytaniem do zastanowienia się. No, ten вопрос był takim вопросом к размышлению. My dzisiaj to pytanie również musimy sobie postawić. My сегодня тоже должны задать себе этот вопрос. Czy wiecie, co to znaczy umywać nogi? Знаете ли вы, что означает ногоомовение? Oby nie było to tylko i wyłącznie rytuał czy czynność, bo tak kazał Pan Jezus. I хорошо, чтобы это не было только таким примером, таким исполнением того, что сказал Иисус Христос. Aczkolwiek On kazał to czynić. Od 13 wersetu czytamy fragment: wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. 13 Jana z 13 po 14 stichi. Wy nazywacie mnie nauczycielem i gospodem. I правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Co to znaczy nazwać Pana Jezusa nauczycielem? Что это значит называть Иисуса учителем? To znaczy postawić siebie w roli ucznia. Это означает поставить себя в роли ученика. Co to znaczy nazwać Pana Jezusa Panem? Что это означает назвать Иисуса Господом? Otóż postawić siebie w roli sługi. Postawić siebie w roli sługi. Bo Pan Jezus jako Pan i Stworzyciel całego Wszechświata. Ibo Jezus Chrystus, jak Tworzec i Właścicielem całego świata. Przyszedł na świat nie po to, żeby teraz rozkazywać, co macie robić. Przyszedł na ten świat nie dlatego, żeby komandować, co, kto, jak должен делать. Ale żeby dać przykład. Żeby dać przykład. I powiedzieć: patrzcie na mnie. I сказать: смотрите на меня. Stawajcie się podobni do mnie. Преображайтесь на мой образ. Śpiewaliśmy na początku pieśń. W
начале моей первой песни. Нехай пекно Иисуса во мне лишни. Красота Иисуса светись во мне. Чи прагнешь того? Желаете ли вы этого? То так легко заспевать песню. Такие слова легко поются. Але чи прагнешь того? Но желаете ли вы этого по-настоящему? Чи должишь до того? Стремитесь ли вы к этому? Чи стараешь ли о то codziennie? Старайтесь ежедневно, чтобы это исполнилось. 15 werset mówi, albowiem dałem wam przykład, byście wyczynili, jak ja wam uczyniłem. 15 stich, ibo ja dał wam przykład, żeby i wy działali to, co ja zrobiłem wam. Ale jest jedna różnica. No jest jedna różnica. Tam Pan Jezus jeden sam umył wszystkim. Tam Jezus Chrystus jeden umył nogi wszystkim. I teraz nie mówi, że starszy zboru ma umyć wszystkim nogi. I on nie mówi o tym, że presbiter должен umywać wszystkim nogi. Ale mówi, żebyście wy, tak jak ja wam umyłem, żebyście wy sobie nawzajem umywali nogi. No on mówi, tak jak ja zrobiłem, ja chcę, żeby wy sobie, jeden drugiemu, drugi drugiemu działali tak. Dałem wam przykład. Ja dał wam przykład. A więc Pan Jezus jest tym nauczycielem, który najpierw daje przykład, a później daje polecenie. Jezus Chrystus jest tym nauczycielem, który w начале daje przykład, a tylko potem, że jakiś совет, jakąś komandę. Nie wiemy, jak długo ten zwyczaj, ten obrządek był praktykowany, kiedy został zaniechany w chrześcijaństwie. My nie znamy, jak długo nogomowienie było, jak długo chrześcijanie umywali sobie nogi, kiedy przestali to robić na przestrzeni historii. Ale kiedy powstał ruch adwentowy, no kiedy pojawiło się zdrzeżenie adwentyckie i kiedy przejęli myśl reformacji i kiedy oni przyjęli ideę reformacji i zrozumieli, że reformacja nie zakończyła się w 16 ani w 17 stuleciu i poznali, że reformacja nie zakończyła się w 16 ani 17 wieku. Ci ludzie w poprzednich pokoleniach zreformowali to, co im Pan Bóg zlecił. Ci ludzie w poprzednich wiekach, oni zreformowali to, co Bóg im przykazał. Ale ruch adwentowy miał do zreformowania jeszcze kolejne rzeczy. No, движение адвентиста должно было внести реформацию в следующий вид. I jedną z tych rzeczy było również przywrócenie tego zwyczaju, tego polecenia Pana Jezusa, aby sobie nawzajem umywać nogi. I jedną z rzeczy, które adwentysty powinni byli jakby wrócić w życie chrześcijan, to był совет Jezusa Chrystusa umywać nogi drug drugu. I my to czynimy. I my to działamy. I zachęcamy. I wzywamy do tego. Jak często to mamy robić? Jak często my powinni to działać? Nie mamy w Biblii wyznaczonego czasu. W Biblii nie ma konkretnego opisania, jak często. Nie mamy wskazania częstotliwości, jak często. Nie jest opisania, jak często my должны to działać. Apostoł Paweł tylko zapisał, ilekroć to będziecie czynić. Apostoł Paweł mówi, każdy raz, kiedy będziecie to działać. Bowiem, gdy Pan Jezus umył nogi, ponieważ to, kiedy Jezus Chrystus umył nogi, cały zwyczaj Paschy już był zakończony. Все, что связано с праздником Пасхи, он этим закончил. Ale wtedy Pan Jezus wziął przaśny chleb, który był przygotowany. No тогда Иисус взял пресный хлеб, который там был приготовлен. Wyjaśnił istotę swojej ofiary, powiedział, że ja oddaję swoje życie, tym chlebem żywym jestem ja. Он изъяснил смысл своей жертвы, объясняя, что вот этим хлебом, это есть моя жертва, этот хлеб. Modlił się o błogosławieństwo. Он молился о благословении. Pokruszył ten chleb. Połamał ten chleb. I podszedł, czy podał uczniom, aby z niego wszyscy jedli. I podeszł i opowiedział uczniom, żeby każdy wziął z tej jąkosti. To również dla apostołów było coś nowego. Dla apostołów to też było coś nowego. Jeśli przyszliście kiedyś po raz pierwszy do zboru adwentowego, jeśli pamiętacie, kiedy wy przyszliście pierwszy raz do adwentyckiej cerkwi, ci, którzy nie zostali wychowywani w zborze, ci, którzy nie rodzili się, nie byli wychowywani w cerkwi, czy nie było dla was zaskoczeniem,
gdy adwentyści umywali sobie nogi, a potem dzielili się chlebem? Nie było ли это таким удивляющим, то ногомовение, это еда этого хлеба? Ja spotykam się z tymi zdaniami, że wielu ludzi, którzy pierwszy raz to widzą, to dla nich to jest takie zaskakujące. Ja niejednokrotnie słyszę, że dla mnogich ludzi, którzy pierwszy raz przychodzą do cerkwi, dla nich to jest takie szokujące. Jeśli powtarzamy to przez pewien czas, jeśli my to powtarzamy na przestrzeni niektórego czasu, przyzwyczajamy się, przywykajemy do tego. I czy wtedy ten obrządek spełnia rzeczywiście swoją rolę, jaką Chrystus założył? To jest spełnianie ten obrad swoją rolę, którą Chrystus wniósł w ten obrad. To bardzo osobiste pytanie. To bardzo liczny wątek. I to nie zależy od okoliczności zewnętrznych. I to nie zależy od wewnętrznych obstajacielstw. To zależy od Twojego stosunku, od Twojej relacji z Chrystusem. To zależy od Twojego odnoszenia, od Twoich odnoszeni z Bogiem. To zależy od tego, czy Ty również nazywasz Jezusa nauczycielem i Panem. To też zależy od tego, nazywasz li Ty Jezusa Chrystusa nauczycielem i Gospodem. Czy Jezus jest Twoim nauczycielem i Panem? Является ли Иисус твоим учителем и Господом? Если так, если да, то доświadczać będziesz wielkiej mocy Bożej przekształcającej życie. То будешь переживать, ощущать влияние Божьей силы, которая изменяет жизнь. Będziesz stawał się do Niego podobny. Будешь быть подобным, более I dlatego przypomnieć chcę słowa, które czytane były na wstępie. Dlatego chcę jeszcze raz przeczytać słowa, które w начале Ja często pytam, czy pamiętacie myśl wersetu wstępnego, który był czytany? Ja często spraszam, pamiętacie li stichy, które my czytali w начале Super. Piąty rozdział, pierwszy i drugi werset. Niech te słowa wybrzmią jeszcze raz. Przecież słowa jeszcze raz rozpoświata. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I tak podrażajcie Bogu, jak ciało was umiłuje. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej godności. I żywicie w любви, jak i Chrystus was lubił nas i wydał siebie za nas приношение и жертву Богу в благоухание приятное. То урочистое воззвание. Это торжественный призыв. Чи вымагал он комментарий? Нужен ли какой-то комментарий к нему? Myślę, że nie. Я считаю, что нет. Cofnijmy się i przeczytajmy z czwartego rozdziału pierwsze trzy wersety. Обратимся еще немножко к предыдущим стихам с 4 главы. Напоминам вас тогда я, вязень в Пану, абыще поступовали, как пристой на повоание ваше, с всяком покором и лагодностью, с терпеливостью, зношенц едни других в милости, стараясь заховать едность духа в спойни покой. Итак, я, узник Господи, с 1 по 3 стих. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным рубием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Павел этот лист писал с вязня. Павел писал это послание из тюрьмы. Он не нарекал на свой лос. Он не роптал на свою жизнь. On nie oczekiwał teraz, że przyjdą bracia i będą jego pocieszać. On nie rozsiadał, że przyjdą bracia i będą jego ucieszać. On, znajdując się w więzieniu, żyje Chrystusem. Budąc w zakluczeniu, on żyje Jezusem Chrystusem. I on z więzienia pisze napominające listy do braci żyjących na wolności. Прибывая там, он пишет послание к братьям, которые находятся на свободе. И припомина им о тем житию сгодне с повуванием. И припоминает им о жизни согласно с призывом. То, что им вчесней в
przekazywał to, czego ich wcześniej uczył. On przypominał im słowa, które ranie im mówił, czemu ranie ich uczył, teraz on im przypomina to. I te słowa dziś brzmią tak samo uroczyście. I сегодня эти слова звучат точно так же торжественно. Chociaż nikt z nas, inaczej to powiem, żyjemy 1900 lat później. My żyjemy 1900 lat później. Paweł pisał to do ludzi, których on pouczał. Apostoł Paweł pisał te słowa k swoim uczniom. Każdy z nas miał swojego apostoła Pawła. Każdy z nas był swój apostoł Paweł. Ten, który was poucza. Tot, który nas czemu uczy. A więc niezależnie od tej, nie, od tej odległości czasowej, słowa Pawła brzmią dzisiaj do nas tak samo. I niezmatria na to wremienne rozstajanie, te słowa zwrócą k nam точно tak же. Abyśmy byli naśladowcami Boga. Żeby my byli posłuchawcami Bożymi. Jak dzieci umiłowane. Jak lubimy Jego dzieci. Moi drodzy, spotykamy się na co dzień z różnymi problemami. Moi drogi, codziennie my spotykamy się z różnymi problemami. Drogie siostry, bracia, którzy przybyliście tutaj, uciekając przed prześladowaniami, przed trudnościami, przed wojną. Дорогие братья и сестры, которые прибыли сюда, вы убегали, да, перед преследованием, перед войной. И вы również módlcie się w swoim sercu za tymi, którzy pozostali, za tymi, którzy znajdują się w trudnych warunkach. И также призываю вас молиться о тех людях, которые там остались, которые находятся в сложных условиях. Я wiem, że to czynicie. Я знаю, что вы это делаете. I wiem, że nie potrzeba was do tego zachęcać. Nie znasz, to nie nada was przyzywać do tego. Ale Słowo Boże nas do tego zachęca, żebyśmy się nie zniechęcali trudnościami. No Boże Słowo nas przyzywa k temu, żeby przechodząc przez trudności my nie poddawali, żeby ani nas nie zabierali od tego żelania. I niechaj ten dzisiejszy dzień będzie będzie okazją do wzmocnienia wiary każdego z nas. I pójść dzisiejszy dzień będzie takiej możliwością ukrypić wiarę każdego z nas. Kto powinien, kto może przystępować do Wieczerzy Pańskiej? Kto должен, kto może brać uczestnictwo w Wieczerze? Każdy, kto chce. Każdy, kto chce. Każdy, kto jest tego świadomy. Kto понимает, o czym idzie mowa? Każdy, kto jest świadomy potrzeby przebaczenia grzechów przez Pana Jezusa. Każdy, kto czuje nużdę w Bożym prosieniu. Każdy, kto potrzebuje tego oczyszczenia nóg, aby całym być czystym. Każdy, kto nużdaje się w tym, żeby oczyścić nogi i żeby ta czystota полностью вернулась. I wierzę, że Duch Święty będzie przekonywał każdego z was. I ja wierzę, że Święty Duch będzie ubieżdżać każdego z was. Aby z tego błogosławieństwa korzystać. Żeby z tej błogosławionej możliwości wykorzystać. Powiem, zakończyć chcę słowami z 13 rozdziału Ewangelii Jana. W końcu ja przeczytam słowa z 13 rozdziału głowy od Jana. I werset 17. Stih. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jeśli wy znajecie to, błażeni będziecie, gdy spełniajcie. A w polskiej głowie jeszcze mówicie, kiedy będziecie точно to spełniać. Błogosławieństwo jest dostępne. Błogosławienie dostępne każdemu z nas. Ale ode mnie zależy, no czy ja z tego błogosławieństwa skorzystam. No tylko licznie od mnie zależy, czy wykorzystam ja to błogosławienie. Niech Bóg błogosławi nam. Pójdź Bóg nas wszystkich błogosławi. I na koniec, kiedy za chwilę rozejdziemy się, aby zgodnie ze zwyczajem
umywać nogi jedni drugim. I w końcu, przed tym, kiedy my rozejdziemy, żeby umywać nogi jednym drugim. Często to przypomina. Ja często przypominam. Gdy usiądziesz na krześle i zanurzysz swoje nogi w wodzie. Kiedy będziesz siedzieć na skule i będziesz opuszczać nogi w tę wodę. I kiedy brat bratu będzie umywał nogi. I kiedy brat bratu będzie umywać nogi. Gdy siostra siostrze będzie umywać nogi. Kiedy siostra siostrze będzie umywać nogi. Wyobraź sobie. Przedstaw sobie. Że to Jezus umywa tobie nogi. Że to Jezus umywa twoje nogi. A gdy zamienisz się. A kiedy pomieniajcie z miejscami. I gdy usiądziesz, i gdy ty będziesz umywał nogi swojemu bratu. I kiedy ty będziesz umywać nogi tą starą. To pomyśl. To podumaj. Że myjesz nogi Panu Jezusowi. Że to myjesz nogi Gospodu Jezusu. To sam Pan Jezus powiedział te słowa. Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych? Sam Jezus powiedział to, co wy zrobili jednemu z ich moich braci mniejszych. To komu uczyniliście? To komu wy to zrobili? Jezusowi. Nie. Dlatego niech ten obrządek po raz kolejny powtórzony w waszym życiu. Pusty ta obrząd, jedynny raz, który powtarza się w waszej życiu. A być może ktoś jest w tym zgromadzeniu, kto po raz pierwszy zastanawia się, czy przystąpić, czy nie. A może jest kto znajduje się pierwszy raz w czasie takiego мероприятия i думает, przyjąć участие или нет. Może czujesz się niegodny, może czujesz jakąś przeszkodę. Może czujesz się niedostojny, może jakaś przegrada jest. Wiecie, grzech nie może przeszkodzić w przystępowaniu do Wieczerzy Pańskiej. Знаете, грех не может стать, быть препятствием к тому, чтобы принимать вечерю. Участие в вечере. Bo jeśli powstrzymujesz się od przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej. Потому что если воздерживаешься от участия в вечере Господней. Pozbawiasz się błogosławieństwa. Лишаешь себя благословения. Bo Pan Jezus powiedział, jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym będziecie postępować. Ibo Jezus сказал, jeśli wy to znajdziecie, błogosławieni, kiedy będziecie to wspomnieć. I niech te słowa Duch Święty w naszych sercach umacnia. I pójść Duch Święty ukrypia te słowa w naszych sercach. Panie, oczyść mnie, oczyść moje nogi, abym był czysty cały. Boże, proszę, żeby Ty oczyścił mnie wszystko, żeby Ty oczyścił moje nogi, żeby ja mógł być czystym w całości. Amen.